Sprawy międzynarodowe. Dyskryminacja mniejszości. Inicjatywy oddolne. Polskie miasta. Energia i energetyka. Prawo, jego uchwalanie i jego stosowanie. Ekologia i ochrona przyrody. Transport i jakość życia. Przemiany obyczajowe. Czasem kino i książki. O wszystkim, co ważne i interesujące. Od poniedziałku do piątku, od godziny 18 w programie Post Factum. Zaprasza Paweł Sulik i Agata Kowalska. Reklama. Czwórka zdrowa, piątka okej, okay. W szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan? To pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Kiedy pierwszy raz usłyszałem stwardnienie rozsiane, to zabrzmiało jak wyrok. Nie chciałem się z tym pogodzić. Świat idzie naprzód. Medycyna idzie naprzód. Nauka nigdy się nie zatrzymuje. Są leki i coraz lepsze terapie. Można walczyć z tą chorobą. Dla mnie to sprawa życia. SM. Walcz o siebie. Stwardnienie rozsiane to nie wyrok. Odpowiednio.